Kochani, pić albo nie pić? Oto jest pytanie. Kłótnie i spory na ten temat się już dawna toczą. Jedni mówią, oczywiście, że nie pić. Przecież jest napisane, że nawet nie patrz na wino, jak się skrzy w pucharze. A inni mówią, oczywiście, że pić. Przecież nawet Pan Jezus zrobił wino w Kanie Galilejskiej. No to o co w ogóle chodzi? No i potem jest wojna na teksty. Kto więcej tych tekstów przytoczy? Zazwyczaj nic z tej wojny nie wynika. To wojna się przenosi na wyższy etap i zaczynają się odwołania do tekstów oryginalnych. I to też nic nie daje, dlatego że te słowa, które tam są w językach oryginalnych, są wieloznaczne i zamienne. I nadal nie wiadomo dokładnie, o co chodzi. Dlatego ja postanowiłem zupełnie inaczej podejść do tego tematu i zacząć zupełnie inaczej. Chciałbym zacząć od tekstu, który w ogóle na temat alkoholu nie mówi, ani na temat wina. Jest zapisany w Ewangelii Mateusza, 19 rozdziale. I tam się toczy rozmowa między Panem Jezusem a faryzeuszami. Pan Jezus mówi o nierozerwalności małżeństwa, a oni mu zaraz przerywają i mówią, no tak, ale Mojżesz napisał w swoim prawie, że można dać żonie list rozwodowy i odprawić ją. Napisane tak jest, mówią do niego, napisane tak jest. I wiecie, co Pan Jezus wtedy odpowiedział? To są bardzo ważne słowa. Powiedział tak, Mojżesz pozwolił wam odprawiać wasze żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. I chciałbym, żebyśmy te słowa zapamiętali, niech one nam towarzyszą. Również w temacie alkoholu, cofnijmy się do początku, do raju. Czytamy, że z tego ogrodu wypływała rzeka, która rozdzielała się na cztery odnogi, na cztery części. I wiecie, tak sobie myślę, że gdyby Pan Bóg pozwolił obecnym ludziom urządzić raj po swojemu, to prawdopodobnie w jednej z tych rzek popłynęłoby wino, w drugiej z rzek popłynęłaby Coca-Cola, w trzeciej prawdopodobnie płynęłaby kawa, a w czwartej jakiś napój energetyczny, bo to się teraz pija, prawda? Ale okazuje się, że Pan Bóg, który wymyślił najlepsze miejsce na świecie dla człowieka, żeby tam był w pełni szczęśliwy, on sprawił, że w tych rzekach płynęła woda. Pewnie krystalicznie czysta, ale tylko woda. I wiecie co jeszcze? Mimo, że tam był raj, to nie czytamy, żeby tam były gdzieś regały z butelkami z winem. Mnóstwo tego do wyboru. Nie ma tego. Ciekawe, prawda? To powinno nam dać dużo do myślenia. Tam były winogrona, były owoce, ale żadnej wzmianki o alkoholu w raju, mimo że to było miejsce, gdzie człowiek miał być w pełni szczęśliwy i doskonale szczęśliwy. I dopiero po upadku w grzech, a szczególnie po potopie nastąpiły bardzo drastyczne zmiany. Czytamy tą wzmiankę o Noem, który się upił na dzień dobry, prawda, kiedy się potop skończył. No i potem to już było coraz bardziej. Pewnie się coś zmieniło na tej planecie. Owoce zaczęły gnić, fermentować, psuć się, pojawia się alkohol i tak to trwa do dziś. Drodzy, zróbmy takie doświadczenie. Wyobraźcie sobie, że macie przed sobą dwa jabłka. Jedno jabłko jest takie piękne, rumiane, pachnące, dojrzałe, aż chce się jeść. A drugie z tych jabłek to jest takie już przejrzałe, takie na pół zgnite, takie no nieładnie pachnie. Które byście wybrali? Prawda, że to pierwsze? No, rozum, logika i instynkt podpowiadają, że to jest najlepsze. Weźmy drugie jeszcze doświadczenie. Mamy przed sobą dwie szklanki z sokiem. W jednej z tych szklanek, w tej pierwszej, jest sok świeżo wyciśnięty z owoców. A w drugiej też jest sok wyciśnięty z owoców, ale tydzień albo dwa tygodnie temu.
I ten drugi nieładnie już pachnie i taka chmura muszego-owocówek nad nim lata. Po którą szklankę byście sięgnęli? Prawda, że wszyscy ludzie doskonale wiedzą, co zrobić, kiedy produkty żywnościowe się zepsują, kiedy wam chleb spleśnieje, albo mięso zgnije, albo masło zjełczeje na przykład. Każdy doskonale wie, co z tym zrobić. No trzeba to po prostu wyrzucić, nie? Trudno, stało się. No więc dlaczego tyle problemu jest, kiedy dochodzimy do zepsutego soku sfermentowanego? No przez analogię też powinniśmy po prostu go wylać. No trudno, stało się, odżałujemy i już. Ale nie, drodzy. I tu się odzywa geniusz ludzki. Po co wylewać? Jak ten sfermentowany to daje takie efekty specjalne, nie? I zamiast go wylać, to tu by trzeba pogłówkować, co zrobić, żeby tego alkoholu było więcej. Bo wiecie, zwykłe wino takie, no to ma kilkanaście procent alkoholu. To jest mało. A co by tu zrobić, żeby tego było więcej? Żeby on był taki mocniejszy, żeby te efekty specjalne były takie wyraźniejsze. No i proszę, geniusz ludzki jest godny podziwu. Umiemy już robić alkohol teraz chyba ze wszystkiego nawet, prawda? Bo i z ryżu potrafimy robić, no ze wszystkiego. I potrafimy zrobić spirytus rektyfikowany, który ma 96% alkoholu. Proszę. Jest różnica? Jest. Super. Ale jak myślicie, kto popycha ludzkość w tym kierunku? Bóg czy szatan? Kto motywuje ludzi do tego, żeby zajmowali się takimi sprawami, żeby produkowali tego jak najwięcej na skalę masową? Prawda, że Bóg by nie popychał w takim kierunku ludzi. To jest naprawdę człowiekowi do niczego niepotrzebne. I ja myślę, że gdyby dzisiaj zniknął cały alkohol z całej planety, to nic by się nie stało. Ludzie by żyli nadal i byliby o wiele szczęśliwsi niż są dzisiaj. Naprawdę nic by się nie stało. Bo co daje alkohol? Niszczy zdrowie, tak? Szczególnie te najważniejsze organy w człowieku, narządy, typu mózg, serce, wątroba, prawda? To, co najważniejsze, zniszczone przez alkohol. Odbiera życie, doprowadza do wypadków, do tragedii, popycha ludzi do niemoralności, rozbija rodziny, małżeństwa, niszczy kariery, powoduje przemoc, przestępczość, więzienia i mnóstwo cierpienia i łez, szczególnie u dzieci. Alkohol potrafi doprowadzić cię do kompletnej ruiny życiowej i odebrać ci absolutnie wszystko, co masz, z jednym tylko wyjątkiem. Nie potrafi ci odebrać problemów, które masz. Tego akurat alkohol nie potrafi. Alkohol potrafi problemy jedynie dodawać i namnażać, ale rozwiązać nie potrafi. Ale alkohol to nie jest tylko sprawa jednorazowego upicia się i zamroczenia. Jest jeszcze coś gorszego w alkoholu. Mianowicie alkohol uzależnia. To jest dopiero nieszczęście. Żaden alkoholik nie rozpoczynał swojej kariery od wypicia całej butelki naraz. Żaden. Każdy zaczynał symbolicznie od jednego kieliszka, od jednej lampki wina, tak na zdrowie, dla humoru. Potem było umiarkowane picie, ale cały czas było wmawianie sobie, że wszystko jest pod kontrolą. Piję, bo chcę. Jak nie będę chciał, to nie będę pił. Ale potem wiecie, jak to w życiu. Przybywało problemów życiowych, które należało utopić w alkoholu. A potem to już był taki stan, że rano już trzeba było zacząć od jednego kieliszka, bo się ręce tak trzęsły, że nie można było funkcjonować. No i na samym końcu tej drogi jest kompletna ruina życiowa. Całkowite dno. Tak myślę o niektórych swoich kolegach z czasów podstawówki, z czasów szkoły średniej. Niektórzy są alkoholikami, a niektórzy zapili się już na śmierć. I nikt z nich, bo znałem ich dobrze, nikt z nich nie urodził się alkoholikiem.
Nikt z nich nie planował takiej kariery, że o, ja to w życiu bym chciał być alkoholikiem. Ja zrobię wszystko, żeby iść w tym kierunku. Nikt tak nie mówił. A jednak zaczynali tak delikatnie, dla towarzystwa, dla humoru. Jest jeszcze jeden skutek picia alkoholu, według mnie najstraszniejszy ze wszystkich. Mianowicie alkohol oddziela człowieka od Boga. W Piśmie Świętym jest gotowy wyrok na ten temat. Pan Bóg bardzo wyraźnie powiedział: żaden pijak do Królestwa Bożego nie wejdzie. To jest gotowy wyrok Boży i nie ma co tu dyskutować z Panem Bogiem i nie ma co liczyć, że On może kiedyś zmieni zdanie, że może tak zmięknie trochę, łaskawiej popatrzy. Nie, to jest gotowy wyrok Boży. A skoro tak, to naprawdę chcemy się sprzeczać z Panem Bogiem, od którego momentu zaczyna się pijaństwo? Kto to jest pijak, a kto jeszcze nie jest pijak? Czy potraficie taką granicę wyznaczyć? Bo każdy uważa inaczej. Nie da się wyznaczyć takiej granicy. Ja myślę, że jedyne co jest pewne, to to, że Pan Bóg nie nazwie pijakiem kogoś, kto w ogóle nie pije alkoholu. Prawda? Proste. Jedyna bezpieczna ilość to jest całkowita abstynencja. Jest tyle dowodów, do czego prowadzi alkohol i ja nie mogę pojąć, dlaczego wciąż i wciąż następni ludzie ignorują to wszystko i wchodzą na tą samą drogę. I dlaczego chrześcijanie nawet tak robią? No bo niewierzący to tam mają swoje zasady, reguły, ale chrześcijanie też na tą drogę chcą wchodzić. Niektórzy się upierają nawet, że im wolno. Gdy Izrael wyszedł z Egiptu, jak pamiętacie, to już po bardzo krótkim czasie zaczęli szemrać i mówić, że oni chcą wrócić z powrotem do Egiptu. Wiecie dlaczego? Bo oni faktycznie wyszli z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z nich. I dokładnie to samo jest z nami i z wieloma ludźmi. Myśmy wyszli z Babilonu, ale Babilon nie wyszedł z nas. Siedzi tam w nas i się odzywa co jakiś czas. I dlatego ta stara grzeszna natura domaga się: chcemy być jak inne narody. Dlaczego innym wolno, a nam nie? Co to jest za myślenie? To jest to stare myślenie jeszcze. Wróćmy jeszcze na chwilę do raju. Wiecie, z tych pierwszych trzech rozdziałów można się bardzo wiele dowiedzieć. Jak czytamy, to był wspaniały ogród, gdzie prawdopodobnie było tysiące wspaniałych drzew. Co jedno to piękniejsze, co jeden owoc to smaczniejszy. I chociaż było ich tak dużo, że może aż za dużo, to szatan kieruje uwagę Ewy na jedno tylko drzewo. Tylko jedno. Akurat na to, z którego mieli nie jeść. I zaczyna drążyć. Słuchaj, a dlaczego Bóg was tak ograniczył? Myślałaś ty kiedyś nad tym? To ja ci powiem. Gdybyś ty zerwała z tego drzewa, to byś była taka szczęśliwa, to byś się tak wspaniale poczuła, normalnie jak Bóg byś się poczuła. Spróbuj, zerwij. Czy nie takiej samej metody, nie taką samą metodę stosuje szatan dzisiaj w sprawie alkoholu? Tylko trochę. Tylko spróbuj. Zobaczysz, jak się świetnie poczujesz. Jak ci się humor poprawi. Życie się stanie takie piękne. Świat będzie taki kolorowy. Zapomnisz o smutkach, zapomnisz o problemach. Nie musisz się upić do nieprzytomności. Kto tu mówi o jakimś pijaństwie? Tylko jeden kieliszek, taki mały. Spróbuj. I tak właśnie wygląda początek złej drogi. A jak wiecie, z drogą jest tak, że jak na nią wejdziesz, to ona cię zaczyna prowadzić. Ty już nie masz potem wpływu na to, nie możesz jej zakrętów wyprostować, nie możesz jej przestawić kierunku, to ona ciebie prowadzi. Więc jeżeli wiemy, że alkohol to jest zło, to po co w ogóle na tą drogę wchodzić?
My wiemy, że miłe są złego początki, lecz koniec żałosny. I tak to właśnie tu działa. To jest igranie ze złem. To jest wchodzenie na terytorium wroga. Nie dajmy się złapać na jego przynęty. Nie wkłada się ręki do klatki z tygrysem, prawda? No więc nie wchodźmy na ten teren. Zawsze mnie zastanawiało, z jak wielką tolerancją spotyka się pijaństwo w społeczeństwie. Oto scenka. Leży gdzieś tam przy rowie pijak, upity do nieprzytomności. Leży w swoich wymiocinach, posikany, z rozpiętymi spodniami. Obraz nędzy i rozpaczy. Jeszcze tylko wypadałoby, żeby ktoś obok tabliczkę umieścił z napisem "Człowiek to brzmi dumnie". To by było takie zestawienie kontrastowe. Ludzie przechodzą obok i tak no, większość odwraca głowę, no bo nieciekawy widok. Ale z tej i z tamtej strony słychać takie głosy. No, przedawkował. No, zdarza się, no. Pewnie mu zaszkodziło. Pewnie się struł. Wódka jest dla ludzi, tylko trzeba ją pić z umiarem i z głową. Nawet w takiej sytuacji, kiedy widać jak na dłoni koniec tej drogi, do czego to prowadzi, nawet w takiej sytuacji ludzie są gotowi usprawiedliwiać. Dlaczego? Może dlatego, że w naszym społeczeństwie jest takie przeświadczenie, że alkohol musi być. Bo większość ludzi uważa, że bez alkoholu nie da się żyć. Bo począwszy od narodzin dziecka, poprzez jego chrzest, komunię, wesele i pogrzeb, musi być alkohol. I spróbuj zrobić inaczej, będziesz dziwakiem, wezmą cię na języki, będą cię wytykać palcami. Tak właśnie jest. No, ktoś powie, tak, no ludzie niewierzący tak się zachowują, ale ci, którzy nazywają się chrześcijanami, świadomymi chrześcijanami, biblijnie wierzącymi, też mieliby się domagać tego jednego kieliszka i pozwolenia na umiarkowane picie. Wiedząc, że to jest zło, mamy wchodzić w kompromis z tym złem, iść na jakąś ugodę? Mówiłem o powoływaniu się na Pismo Święte. Wiecie, trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy czytamy teksty biblijne na temat wina i alkoholu. Dlatego, że w naszym języku polskim słowo wino kojarzy się w sposób jednoznaczny. Wino to jest alkohol. Koniec dyskusji na ten temat. Każdy człowiek na ulicy tak powie. Wino to jest alkohol. Ale wiecie, kiedy czytamy Biblię, to wcale to nie jest takie oczywiste. I pozwólcie, że ja wam przytoczę jeden tylko werset, tylko jeden dla przykładu z Księgi Ageusza. Tam w 2 rozdziale i w 16 wersecie czytamy takie słowa. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać 50 wiader wina, było ich zaledwie 20. Zwróciliście uwagę? Prasa winna to jest takie urządzenie, do którego się wrzuca kiście winogron, świeżych owoców, tłoczy się, wyciska i wylatuje z tego sok, prawda? Sok. No to dlaczego to nazwano tutaj winem? Więc gdybyśmy tak bezkrytycznie podchodzili do tego, to możemy dojść do bardzo dziwnych wniosków. Trzeba zawsze czytać cały kontekst, żeby właściwe wnioski wyciągnąć. I ja jestem pewien, że podobnie jest z weselem w Kanie Galilejskiej. To słowo, które tam występuje, jest dwuznaczne i nie wiadomo dokładnie, o co to chodziło. Ale wiecie, nie potrafię sobie wyobrazić, żeby Syn Boży, który przed zstąpieniem na ziemię ostrzegał ludzkość przez proroków o tym, jak niebezpieczny jest alkohol, żeby on teraz po przyjściu na ziemię miał zaprzeczać swoim własnym słowom.
Bo wiecie, gdyby uczynił wino sfermentowane, alkoholowe, to by była taka okazja do wielkiego pijaństwa. Przecież jak fachowcy mówią, tam mogło być ponad 300 litrów wina. To jest bardzo dużo. I Jezus, gdyby tak zrobił, to by popychał tych ludzi w kierunku złego. On by zaprzeczał swoim własnym naukom, które wcześniej przekazywał. Ja wierzę, że Jezus w Kanie Galilejskiej uczynił ten sam cud, który wcześniej dokonywał przez 4000 lat. Wiecie, co mam na myśli? Przez 4000 lat woda, która spadała z chmur na ziemię, zamieniała się w sok winogronowy, tylko że przy pomocy krzewu winnego i w dłuższym okresie czasu. Tak było przez 4000 lat wcześniej. A teraz, kiedy on na tym wesele się znalazł, zrobił ten sam cud, tylko że z pominięciem krzewu winnego i z pominięciem długiego okresu czasu. Zrobił to w jednej chwili. Jako wszechmogący, no mógł tak zrobić. Ale wiecie, jestem całkowicie pewien, że tak jak wcześniej przez te 4000 lat dawał ludziom to, co najlepsze, ten sok z winogron, tak samo wierzę, że teraz również przy tym cudzie uczynił też to, co najlepsze. Bo ten sok winogronowy, o którym mówimy, który wylatuje z tej tłoczni, to o nim jest powiedziane, że nie niszcz go, gdyż jest w nim błogosławieństwo. W Księdze Izajasza czytamy te słowa w 65 rozdziale. W soku z winogron jest błogosławieństwo, nie niszcz go. I ja wierzę, że Jezus, który zawsze daje ludziom to, co najlepsze, wtedy również dał to, co najlepsze. Tak samo nie wierzę, że w czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus pił alkohol. Też niektórzy go posądzają o to, ale jest tam mowa w ogóle w tych wersetach, jak się im przyjrzeć, to tam jest mowa o kielichu, bardzo ogólne pojęcie, o kielichu, tak? Którego podał uczniom, aby pili z niego wszyscy. A potem, zwróćcie uwagę, powiedział ciekawe słowa. Nie będę już odtąd pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. A więc wcale nie musiał to być alkohol. Nie musiało to być wino alkoholowe. Tym bardziej, że w czasie świąt Paschy nie mogło znajdować się w domach nic kwaszonego ani sfermentowanego. Był specjalny przepis na ten temat, był zakaz i to było nie do pomyślenia, żeby w czasie świąt Paschy w domach żydowskich coś takiego było. W mitologii greckiej ludzie przypisywali tym bogom, w które wierzyli, swoje ludzkie cechy i dlatego bogowie ich nienawidzili się, knuli intrygi, walczyli ze sobą, prowadzili wojny. I wygląda na to, że chrześcijanie też chcieliby wrobić Pana Jezusa w pijaństwo, żeby być jakby, żeby się lepiej poczuć, żeby się czuć w jakiś sposób usprawiedliwionym. Ale Pan Bóg mówi w Starym Testamencie z wyrzutem: myślałeś, żem tobie podobny, ale myśli moje to nie myśli wasze. Drodzy, nawet co właśnie Pan Jezus, jaki miał stosunek do wina? Czytamy, że nawet przed ukrzyżowaniem, kiedy podano mu wino zmieszane z żółcią, on odmówił i nie chciał pić. Nawet wtedy, kiedy jakby w pewnym sensie przysługiwało skazańcowi coś, jakiś środek taki na, nie wiem, otumanienie, żeby łatwiej znieść to wszystko, on tego odmówił. Więc wiedząc, że Pan Jezus ma taki stosunek do alkoholu, słuchajcie, jakby jakimś cudem pojawił się Pan Jezus w waszym domu, poczęstowalibyście go piwem? Prawda, że to nijak nie pasuje do niego. Ludzie być może chcieliby mu na siłę taką łatkę przylepić, że on też, on jest taki jak my. Nie jest taki jak my. Pan Jezus nie zaniżał standardów, przeciwnie, podnosił poprzeczkę. Pamiętacie, że w czasie kazania na górze on powiedział coś takiego. A teraz słuchajcie uważnie.
bo spróbuję was w błąd wprowadzić. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, cudzołożyć nie wolno, ale takie delikatne pieszczoty, jakieś obnażanie się tylko z obcą kobietą, to można, byleby tylko nie doszło do cudzołóstwa. Tak Pan Jezus nauczał? Wiecie, co mówił. Jeżeli ktoś patrzy choćby pożądliwie w sercu swoim, a więc widzimy wyraźnie, że on podwyższał standardy, tą poprzeczkę dźwigał do góry. Więc nie uwierzę, że w temacie alkoholu miałby tą poprzeczkę opuścić i powiedzieć, no jak macie ochotę, to tam trochę można. Nie pasuje mi to w żaden sposób do nauczania Pana Jezusa. W Biblii opisane są straszne historie spowodowane piciem alkoholu. Pamiętacie Lota i jego córki, jak uciekli już z Sodomy? Prawda? Jak one upiły go winem, współżyły z nim, no i potem co się z tego wszystkiego narobiło? Same tragedie. Wiecie, że nawet w Kościele Apostolskim, czytamy o tym w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, doszło do tego, że tak świętą uroczystość jak Wieczerzę Pańską zamieniano w biesiadę i popijawę, to jest straszne. To na pewno się nie stało w ciągu jednego dnia. Po prostu te zmiany małymi kroczkami wchodziły i potem już było coraz wajniej, coraz luźniej, coraz weselej. Dopiero apostoł Paweł musiał interweniować. Co wy to wyprawiacie? Gdy anioł Gabriel zapowiadał narodzenie się Jana Chrzciciela, to powiedział tak. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. To się tyczyło Jana Chrzciciela. Dzisiaj Bóg ma na tej ziemi swój lud, który ma takie same zadanie jak Jan Chrzciciel. Też w duchu i mocy Eliaszowej mamy przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa. I wiecie, że ten lud, podobnie jak Jan Chrzciciel, ma w swoich zasadach całkowitą abstynencję od alkoholu. Prawda? Skoro mamy takie same zadanie jak Jan Chrzciciel, to mamy takie same zasady jak on. Całkowitą abstynencję od alkoholu. W trzeciej Mojżeszowej, w 10 rozdziale, czytamy o obowiązkach kapłanów w Starym Testamencie. I czytamy tam tak. Przemówił Pan do Aarona tymi słowy. Wina i mocnego napoju nie pijcie, ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. Bo ktoś powie, no to jest Stary Testament, kapłani, co to nas obchodzi, nie? Ale przecież wiemy doskonale, że w Nowym Testamencie apostoł Piotr pisze tak. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej waszej światłości. Tam była wzmianka również o tym królestwie, tak? Jesteśmy reprezentantami Boga, więc musimy zachowywać się odpowiednio do rangi tego stanowiska. Czytamy w Starym Testamencie, w Przypowieściach takie słowa. Królom, o Lemuelu, królom nie wypada pić wina, albo książętom pragnąć mocnego napoju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogów. Wszystkich ubogich. Drodzy, czy my myślimy w takich kategoriach, że my jesteśmy dziećmi króla i to nie jakiegoś tam króla, tylko króla wszechświata? A jeśli jesteśmy, jeśli wierzymy w to, to czy nie zobowiązuje nas to do zachowania się odpowiedniego? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Oto
Z pałacu królewskiego wychodzi młody królewicz, pięknie ubrany w białych, lśniących szatach i wychodzi poza teren pałacu i idzie do dzieci wiejskich, które bawią się w błocie, w kałuży błota. Są umorusane tym błotem od stóp do głów. I ten królewicz tak patrzy na nich i mówi, i myśli, no ja jestem synem króla, mnie nie wypada aż tak taplać się w tym błocie. No ale trochę to chyba mogę. Po czym bierze palcem tego trochę tego błota i robi sobie plamę na swoim ubraniu. Król patrzy na to i mówi, synu, co ty robisz? Syn mówi, tato, ale ja tylko trochę, ale po co? Po co ci to trochę błota? Wiecie, ta scenka chyba bardzo dobrze tłumaczy cały ten temat, o którym dzisiaj mówimy. Dziecko drogie, po co ci ten jeden kieliszek? Na co? Czy dlatego, że wszyscy tak robią, to my też tak mamy robić? Drodzy, my nie jesteśmy wszyscy. My nie jesteśmy każdy. A niech sobie robią, ale my jesteśmy kimś wyjątkowym, nadzwyczajnym. I to nie jest samochwalstwo, to nie jest zarozumialstwo. To jest stwierdzenie faktów. Bóg nas powołał do czegoś bardzo, bardzo ważnego. I z racji tego powołania powinniśmy zachowywać się inaczej niż wszyscy. Tak jak On sobie tego oczekuje, nasz Bóg. Bóg chce mieć na ziemi swój lud, święty lud, taki szczególny, odłączony, poświęcony, przeznaczony do szczególnego celu. Pamiętacie te porównania do światłości, do soli dla świata? To my właśnie czymś takim mamy być. Jeżeli chcemy spędzić z Bogiem całą wieczność, to drodzy, czy wypada się z Nim targować o to, ile mi wolno? Czy mamy upierać się przy tym, jak blisko krawędzi mogę chodzić? Czy mamy szukać połowy wersetu, który by nam usprawiedliwił nasze dawne ciągotki i pragnienia? Bo są tacy, którzy potrafią pół wersetu znaleźć i wymachiwać tym pół wersetem. My powinniśmy zmienić całkowicie swoje myślenie. My powinniśmy sobie raz na zawsze odpowiedzieć na pytanie, czy my chcemy naśladować świat, czy naśladować Jezusa. To jest ważne, a nie szukanie połowy wersetu. Bóg radzi, nawet nie patrz na wino, jak się skrzy w pucharze. Nawet nie bywaj wśród upijających się winem i obżerających się mięsem. Zwróciliście kiedyś uwagę na ten drugi werset, że tam nie ma mowy o tym, czy ty wśród tych upijających się masz pić, czy nie pić. Tam jest nawet powiedziane, że ty nawet nie bywaj wśród nich. Bo już przebywanie z takimi ludźmi jest dla ciebie zagrożeniem. Bo czego ty się możesz od nich nauczyć? Co oni ci mają do zaoferowania? Nawet się z nimi nie zadawaj, nie mówiąc już o tym, żebyś ich naśladował. Dzisiejszy tekst przewodni, który był tutaj czytany z listu do Efezjan 5:18 mówi tak. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Zwróćcie uwagę, jedno krótkie zdanie składa się z dwóch części. Pierwsza część mówi, nie upijajcie się winem, bo ono powoduje rozwiązłość. Rozwiązłość, czyli inaczej rozpustę, czyli inaczej zwolnienie hamulców, popychanie ku złemu. To powoduje wino. A z drugiej strony, dla kontrastu, bądźcie pełni ducha. I wiecie, co to oznacza? Wynika z tego, że te dwie rzeczy, ten alkohol i ten Duch Święty, nie potrafią się zmieścić w jednym człowieku naraz. Tak by z tego wynikało. Albo to, albo to.
Z jednej strony wino, które popycha do grzechu, z drugiej strony Duch Święty, który prowadzi do Boga. I dokładnie to samo widać w tym tekście zapowiadającym narodzenie się Jana Chrzciciela. Ten tekst, który już dzisiaj czytałem, jeszcze raz wam go przeczytam. Wina i napoju mocnego pić nie będzie, to jest jedna część zdania, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. I znowu wyraźne rozgraniczenie. Jeżeli ma być napełniony Duchem Świętym, to precz z alkoholem. To się wyklucza nawzajem. Kompletne przeciwieństwo. Nie da się tego pogodzić. Więc zanim zaczniesz walczyć o jeden kieliszek, pomyśl, dokąd zmierzasz, co chcesz osiągnąć. Ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego, tak? Więc pijąc alkohol, wypędzamy Ducha Świętego z siebie. Wy wiecie, jaką my mamy moc? Tak przewrotnie powiem. My możemy wypędzić Ducha Świętego z siebie. Wystarczy, że zaczniemy pić alkohol i Duch Święty powie: aha, rozumiem, jestem tu niepotrzebny, odchodzę. Apostoł Piotr pisze w swoim liście tak, w 4:7. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. I znowu kontrast. Albo, albo. Jak można być trzeźwym, pijąc alkohol? No jeżeli zależy nam na tych wartościach chrześcijańskich, to ten alkohol nijak do tego wszystkiego nie pasuje. Jeżeli wciąż jeszcze się zastanawiasz, co wybrać, umiarkowane picie czy całkowitą abstynencję, to ja ze swojego doświadczenia wiem, że o wiele prościej jest odciąć się raz na zawsze od alkoholu, niż praktykować takie pół kieliszka. Naprawdę, to jest wtedy takie proste wszystko. Pamiętam, jak kiedyś jadę samochodem, to była poniedziałek rano to był. Policja sprawdzała trzeźwość po weekendzie. Brali do takiej zatoki, błyskawicznie podchodził z alkomatem, proszę dmuchnąć, proszę jechać dalej. I ja widzę, co się święci, że tylko to jedną rzecz sprawdzają. I całkowicie spokojny, nieomal z uśmiechem na twarzy podjeżdżam, bo skoro od 40 lat nie piję, to ja mógłbym im sprawdzić ten ich alkomat, czy im dobrze pokazuje, bo powinna idealne zero być, tak? Ale to wtedy, dzięki temu. A gdybym tak wypił jedno piwo, a gdybym był, jak się to mówi, wczorajszy, to znaczy wczorajsza impreza się przeciągnęła, ja rano wsiadam w samochód, ale nie wiem do końca, czy tam coś nie wykażę. Bo jak wykażę, to wiecie, nie chodzi tylko o mandat, nie chodzi tylko o zabranie prawa jazdy, chociaż to są poważne rzeczy. Jak zawodowy kierowca straci prawo jazdy, to straci robotę również, tak? Ale jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Gdyby ten jeden kieliszek miał spowodować, że kręci mi się w głowie i nie jestem taki, jak powinienem być, i doprowadzę do wypadku, w wyniku którego ktoś tam zostanie kaleką, może nawet kogoś zabije, to przepraszam, po co mi ten kieliszek? Po co mi ten kieliszek? A wiecie, że z tym kieliszkiem, z tą ilością, to jest jeszcze tak, że ta sama ilość alkoholu może w pewnych warunkach nie spowodować jakichś specjalnych tam efektów. Natomiast ta sama ilość u tego samego człowieka, jeżeli on jest naczczo, jeżeli jest upał, jeżeli jest osłabiony, jeżeli jest wycieńczony, może całkowicie zmienić jego sposób postrzegania. Ta sama ilość, więc nie da się wyznaczyć takiej ilości, że tyle to jeszcze można. Po prostu się nie da. Pan Bóg powiedział: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bóg robi ze swej strony wszystko, żeby nas uświęcać. Na tym polega życie chrześcijańskie, że po chrzcie przez Ducha Świętego mamy być uświęcani, czyli przeobrażani na obraz i podobieństwo Jezusa. I teraz powiedzcie, czy to uświęcanie się ma polegać na tym, że targujemy się z Panem Bogiem o te pół kieliszka? Od tego jednego papierosa tylko, o jakiś miękki narkotyk, nie taki mocny, taki delikatniejszy, albo jakieś dopalacze,
To na tym polega uświęcanie się człowieka wierzącego, żeby w tą stronę zaczynał iść? Bóg oczekuje od nas dążenia do świętości, a nie powrotu do grzesznych praktyk, choćby w małych ilościach. Drodzy, czemu tak jest, że jak wiemy, że coś jest trucizną, na przykład arszenik, cyjanek, rtęć, ktoś ma ochotę chociaż jedną kropelkę spróbować, jeden gram? Nie. Wszyscy doskonale wiemy, że to jest trucizna i nie chce z tym mieć nic wspólnego. To czemu nie chcemy zrobić tak samo z alkoholem? Czemu wielu ma wciąż jeszcze takie ciągotki, a chociaż troszeczkę, żeby było jak dawniej? Tak samo powinniśmy potraktować alkohol. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Mamy taki werset, znacie go dobrze. I dlatego Kościół Adwentystów, traktując bardzo poważnie naśladowanie Pana Jezusa, ma w swoich zasadach całkowitą abstynencję. Jedyna bezpieczna ilość alkoholu to jest całkowita abstynencja. I jeśli ktoś poważnie traktuje Boga i zbawienie, to teraz słuchajcie, bo to już ostatnie zdania. To całkowite odrzucenie alkoholu nie jest żadnym wyrzeczeniem, ale to jest błogosławieństwo. Czy my umiemy na to zagadnienie spojrzeć w ten sposób? Nie, że ja bym chciał, ale mi nie wolno, ja teraz nie wiem, co zrobić. Nie, to jest dla twojego dobra, człowieku. Nie musisz patrzeć, co inni robią. Bóg ci radzi, nie próbuj nawet. To jest dla twojego dobra. To rozważanie miało tytuł A jeden kieliszek mogę? Ja odpowiem na to pytanie, parafrazując to, co Jozue kiedyś powiedział. A jeśli by się wam wydawało, że nie da się żyć bez alkoholu, to wybierzcie sobie dzisiaj piwo, wino czy wódka. Ale ja i dom mój chcemy pozostać trzeźwi. Amen. Amen.